Tak około 15 minut, ja mam tak około 11-12 pytań, więc myślę, że tak spokojnie możemy po minutę na każde pytanie, jak coś chce się będzie... No będziemy, wiesz, będziemy rozmawiać, najwyżej się zetniemy, jasne. Oglądacie na diecie.pl. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To nowy program na diecie.pl, w którym wraz z artystami, wraz ze sportowcami będziemy rozmawiać o stylu odżywiania się, o tym, co jedzą trenując, o tym, co jedli wcześniej, zanim złapali bakcyla, czy to triatlonowego, czy to biegowego, czy też być może jeszcze innego. Moim gościem dziś Piotr Nowak. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Cześć. Wiesz, jaką mam ksywę? No. Nowy. Nowy. Zaczynasz nowy program. Aha, no tak, to dobrze. Rzeczywiście. Co dziś jadłeś na śniadanie, powiedz? Dzisiaj zjadłem na śniadanie, generalnie wypiłem. Dzisiaj wypiłem sobie szejka z jęczmienia zielonego, ale wcześniej, jak tradycyjnie, jak codziennie, wypiłem wodę albo z cytryną jednego dnia, albo z octem jabłkowym kolejnego dnia. A co powiedz, zjadłeś na śniadanie takie klasyczne, co jadłeś na śniadanie w czasach pozasportowych, przedsportowych? Nie pamiętam, to było szybkie jedzenie, to była bułka z masłem, z dżemem, z miodem, taki szybki strzał, żeby coś zjeść, jajecznica, to było klasyczne. Mhm. Takie śniadanie. I teraz co, to już totalnie jakby uprawianie sportu przewartościowało Twoją dietę, czy też to tak się trochę wkradło, a trochę nie? Czasami coś zdarza się coś niezdrowego? Wiesz co, powiem Ci tak, to kiedyś miałem taki przypadek w teatrze, jak zaczynałem swoją przygodę w ogóle w teatrze, dostałem angaż w Teatrze Współczesnym i miałem swoją pierwszą premierę i zaczęła się od tego, że była trzecia generalna. I podszedł do mnie Władek Kowalski, który grał, z którym grałem wtedy na scenie. Bo to jest taka anegdota, która jest bardzo dobra do tego właśnie, co teraz się dzieje, ze mną przynajmniej. I podchodzi do mnie i mówi tak, ty młody, jak masz tam powiedzieć ten tekst, to tak się zastanów i tak jednym zdaniem tak, i tak sobie tak powiedz, że na przykład, jak się nazywa to takie zielone, to takie gęste, to co pan mi dawał za pierwszym razem. Olśnienie miałem, no myślę sobie, no jakie to jest proste, po prostu się zastanów, pomyśl sobie, co chcesz powiedzieć, powiedz. Odwróciłem się szczęśliwy, przygotowany, żeby wejść na scenę, klepie mnie ktoś, odwracam się, Maja Komorowska. I mówi tak, Piotruś, no proszę Cię kochany, Ty się zastanów, a potem jednym zdaniem to powiedz. Jak to się nazywa takie zielone, co Pan mi dawał za pierwszym razem? I to była dla mnie największa nauka, że od tego momentu jestem w teatrze sam. I to ja decyduję, co jest dla mnie najlepsze, a nie inni, którzy mi mówią, co mam robić. Podobnie jest z tym, co jem. Mhm. Ja poprzez te wszystkie lata, kiedy zacząłem myśleć o tym, żeby się dobrze czuć, żeby zrzucić z tych 8 kilo, te 30 kilo, które mi się udało zrzucić, to była po prostu tak naprawdę jedna wielka próba. To była próba doświadczania czegoś, próbowania rzeczy, których mi ktoś radził, a które okazały się dla mnie może gorsze, ale przede wszystkim to było słuchanie siebie. Mhm. Ty na jednej, drugiej w Malborku, jak skończyłeś ten dystans, powiedziałeś coś takiego, że to był czas, w którym świadomie chciałeś pożegnać się z różnymi chemicznymi dodatkami, takimi jak izotoniki, batony, cola i tak dalej. Wytrwałeś w tym postanowieniu przez ponad rok, udało Ci się tego tak, nie jeść? Tak, tak, dlatego że ja miałem taki okres, że przez chyba dwa sezony w ogóle wyczyściłem swój organizm, nie używałem żadnych izotoników, żadnych jakichś batonów energetycznych czy coś. To wszystko się opierało na właśnie na jęczmieniu, na chloreli, na rzeczach naturalnych, które moja żona mi robiła, specjalne kulki energetyczne. I to było coś takiego, że ludzie się troszeczkę na mnie patrzyli jak na dziwaka, a ja patrzyłem na nich dosyć zadowolony na mecie, kiedy wbiegali za mną. Mhm. I okazało się, że do połówki to wystarczało. Jakby dawało mi na tyle energii, że byłem w stanie to zrobić, ale nie byłem jeszcze gotowy na to. Znaczy na ćwiartki to wystarczało, mhm. ale jeżeli chodzi o połówkę, tam gdzieś brakowało mi energii. I jakby szukałem takiej możliwości, żeby właśnie to, tak jakby na czysto, czy na tym zielonym zrobić tą połówkę. Niestety tej energii w Gdyni przynajmniej, w tym samym sezonie mi nie starczyło, bo zabrakło mi tam chyba 23 sekund, żeby piątkę złamać. Mhm. Za to w Malborku to było niezłe doświadczenie, ponieważ tam totalnie dostałem po tyłku, ponieważ te batony, które nagle zacząłem wrzucać, bo wydawało mi się, że jak sobie dowalę tymi batonami, jak dowalę sobie tymi izotonikami, to przecież tą piątkę złamię. Mylne myślenie. Skończyłem to, nie wiem, z czasem 5-15 czy 5-20 z wieloma skurczami, ludźmi, którzy musieli masować nogi, po prostu to była dla mnie męka. Każdy z nas to zna, te skurcze. Powiedz, jak w ogóle jeść zdrowo, mając piątkę dzieci? W tym sensie, że pewnie te dzieciaki gdzieś tam nie ciągną się, tato zabierz mnie do McDonalda, tato weź mnie na pizzę, tato chce frytki, tato coś. Nie jest tak, że tata kochany zawsze gdzieś tam bierze i przy okazji sam sobie coś dziabnie? Nie, no, jeżeli ja w momencie, kiedy zacząłem w ogóle zajmować się bieganiem, potem triatlonem, to po prostu odwaliło mnie, mówiąc szczerze, tak jak odwala tym wszystkim, którzy w to wchodzą.
Czyli takie przewartościowanie o 180 totalnie, stopni tego totalnie. Jedzenia. Wydawało mi się tak, wydawało mi się, że to... Znaczy ja tak jestem, że jak się za coś wezmę i naprawdę mi na tym zależy, to po prostu to zrobię. Oglądacie na diecie.pl. Moja podstawowa rzecz to była taka, żeby zrzucić wagę, żeby zmienić to emploi, które jest jakby, do którego jestem jakoś tak przyklejony w teatrze, w filmie, do tych śmiesznych, grubych kolesi, którzy wskakują, mówią śmieszną kwestię i wyskakują. Zawsze byłem zatrudniany, jak komuś wpieprzyć, to Nowak, jak kogoś zgwałcić, o, to Nowak zabić, tak, Nowak, bardzo dobrze, bo on jest taką złą postać gra. I bardzo mi zależało na tym, żeby coś tutaj zmienić, żeby zacząć mieć jakieś nowe wyzwania, zagrać księdza, albo zagrać, nie wiem, jakiegoś prawnika, dlaczego nie. Czyli generalnie ta zdrowa dieta, to, że zrzuciłeś ile? 30 kg łącznie? 30 kilo. To też totalnie zmieniło twoje życie zawodowe, można powiedzieć. A może nie totalnie, ale jednak zaczęło cię obsadzić w innych rolach. I tu cię zdziwię, właśnie nie. Chodzi o to, że ludzie, którzy siedzą tam z drugiej strony, prawdopodobnie większość ich, nie chcę wszystkich obrazić, ale niektórych bardzo chętnie obrażę, po prostu nie mają wyobraźni. Mhm. Nie są sobie w stanie wyobrazić. Czyli już cię zaszufladkowali w jednej roli, koniec. Kiedyś miałem taki przypadek, że stoję sobie na castingu, i przychodzi dziewczyna, która akurat wtedy mnie reprezentowała jako mój agent i mówi, że ty Piotr, a ty jesteś na tym castingu? Ja mówię, no tak, kolega mówi, że jest. A ona mówi, ale wiesz, tutaj przystojni mają być. Okazało się tak, że ja i mój kolega pojechaliśmy do Wrocławia, było nas dwóch, którzy byli brani pod uwagę do tej głównej roli. No on wygrał, no tak się akurat dzieje, ale ja byłem tym drugim, który był brany pod uwagę. Nie byłeś taki nieprzystojny, jak jej się wydawało. No właśnie, to dosyć zabawne jest. Powiedz, a jak na przykład zaczęli na siebie patrzeć znajomi, nie wiem, rodzina, dzieci, jak ty te kilogramy zacząłeś po kolei tracić? To raczej było, wow, stary, super, widać, że to znaczy, jeszcze było, uważaj na siebie, bo to może być, nie wiem, za szybko, za mocno, za bardzo się w to wkręciłeś. Znaczy, byli tacy, którzy nie widzieli mnie długo i nagle jak ich spotykałem, to się pytali, czy mam raka na przykład, bo jestem chory. Ja mówię, nie, wręcz przeciwnie, czuję się zajebiście, co nie? A ci, którzy byli obok mnie, to pewnie tej zmiany tak bardzo nie zauważali. Dokuczliwe to było, mogło być to o tyle, że bardzo mi zależało na tym, żeby tą wagę zrzucić, żeby się po prostu wkręcić. Znaczy wkręciłem się w ten triatlon przede wszystkim i w te zawody. Zależało mi cały czas, żeby poprawić wynik, żeby być lepszy, żeby być szybszy, co było mylnym myśleniem, ponieważ spowodowało po 3 latach kontuzję i problemy natury po prostu takiej fizycznej, które powstrzymały mnie w tym, ale dzięki temu nauczyłem się też, że sport to nie jest taki strzał, że kupujemy sobie samochód, bawimy się, nie ma po 3 latach go wyrzucamy. To jest jakby, ja to sobie rozłożyłem na dłuższy etap, bo jak wiadomo, w wieku 25 lat te nasze enzymy, które odpowiadają za budowanie tej komórki, o to, żebyśmy byli młodzi, one po prostu się, jakby ich już coraz mniej. I teraz świadomie musimy o tym wszystkim dbać. Ja nie chcę być, wiesz, 70-letnim starszym panem, który nagle sobie wymyśli kijki, wyjdzie na ulicę i będzie sobie chodził, nie wiem, do kościoła czy na jakieś spotkanie w kijkach. Wiesz, dla mnie to jest słabe, dlatego że znaczy fajnie, że oni to robią, niech sobie to robią, to jest ich sprawa, ja jakby tego nie oceniam, ale szkoda, że nie zaczęli tego właśnie 20 lat temu, w wieku 40 lat, kiedy jest taka... Rich Roll też ruszył się w wieku 40 lat. Przypomniał sobie o sporcie, bo wcześniej był znakomitym pływakiem. Tak. Nie? Rzeczywiście jakoś tak ruszył. Czyli też masz taką, nie wiem, ambicję, żeby być, bo z Łukaszem Grasem kiedyś o tym rozmawiałem, on powiedział, że chciałby być takim 70-letnim dziadkiem, który on, to on będzie podawał swoim wnuczkom herbatę czy kawę i będzie biegał po domu, a nie one jemu i to on ich będzie ciągnął i inspirował do treningu, a nie one dokładnie, jego. Dokładnie, absolutnie się zgadzam z Łukaszem, bo ja też Łukasza pamiętam i pamiętam, widuję go może nie codziennie, ale czasami go spotykam. No to pamiętam go sprzed lat, pamiętam go teraz, on po prostu świetnie wygląda. I to każdy zauważy, nie wiem, każdy człowiek, każda przede wszystkim kobieta czy ktoś, po prostu świetnie wygląda i wydaje mi się, że świetnie się z tym czuje. I ja czuję to samo. Masz jakieś zdrowe jedzenie, do którego nie możesz się za skarby świata przekonać, że wiesz, żeby ci mogło pomóc, żebyś, nie wiem, lepiej się regenerował, żebyś lepiej trenował, ale mówisz, że nie, bo to jest tak niedobry, że nie jesteś w stanie? Nie, ma czegoś takiego, nie ma. Ja po prostu nauczyłem się, zrzucając wagę, wiedziałem, że pewne rzeczy muszę odstawić. Muszę odstawić cukier, muszę odstawić kolę, te ciastka, słodycze. I absolutnie to zostało odstawione, ale też są zamienniki różne. Są naprawdę rzeczy, są wegańskie ciastka, wegańskie, nie wiem, lody czy coś takiego i zawsze można sobie tym po prostu jakoś nadrobić, no, jeżeli naprawdę masz ciśnienie, ale jeżeli masz cel i naprawdę powoli do tego celu dążysz, to nie ma znaczenia. A to jest tak, że twoja żona, twoja kobieta musi gotować całej gromadce 5 dzieci i Piotrowi Nowakowi, czy na przykład ty też lubisz sobie stanąć przy garach i masz jakieś swoje dania popisowe?
Znaczy, ja lubię gotować, lubię gotować i nie lubię, jak mi ktoś w to wchodzi. Lubię sam nastawiać gaz, lubię sam to kontrolować. Generalnie lubię poprosić o pomoc, ale nie lubię, jak ktoś mi się wtrąca w to. A masz na to czas? Bo dużo osób narzeka, jeżeli chodzi o takie szybkie życie, powiedzmy w Warszawie, tak? Że okej, dam radę jeszcze trenować, dam radę jeszcze pracować, ale jakbym miał sobie jeszcze gotować, to już bym w ogóle nie spał. Nie, wiesz, jeżeli masz wszystko zaplanowane, jeżeli masz pewien cel, to znajdziesz na czas na wszystko. Mhm. Tak uważam. Oglądacie na diecie.pl. Jakie są twoje takie guilty pleasures, jeżeli chodzi o jedzenie? Coś niezdrowego, na co sobie raz na jakiś czas pozwalasz? Bo też wiadomo, że nie można żyć cały czas 365 dni, że tak powiem, w żywieniowym kieracie, ani treningowym. Zawsze musi być ten okres i roztrenowania, i ten okres takiego, że odpuszczenia sobie. Znaczy, wiesz co, ja jakby teraz jestem w takim okresie troszeczkę odpuszczenia, że tak powiem, ale nie polega to na tym, że nie wiem, jem kotlety, że jem mięso, pozwalam sobie na to. Codziennie mielony, albo jajecznicę. Nie, w ogóle nie jem takich rzeczy. Na przykład zdarza mi się jeść, zazwyczaj jak jesteśmy gdzieś, nie wiem, wyjedziemy czy coś, zjeść, nie wiem, jajecznicę w jakimś hotelu czy coś, ale staram się tego już później nie powtarzać i zdarza mi się, nie wiem, zjeść kawałek ciastka czy zjeść kawałek czekolady, przypomnieć sobie ten smak, ale to są tylko takie strzały, które absolutnie nie sprawiają, że ja wracam do tego i... A są po nich wyrzuty sumienia, czy też po prostu... Absolutnie nie. Najgorszą rzeczą to są wyrzuty sumienia. Wydaje mi się, że to właśnie wyrzuty sumienia sprawiają, że wracamy do tych rzeczy. I że zaczynamy sobie szukać jakiegoś wytłumaczenia, dlatego żeśmy to zrobili. Nie, robię to na przykład, nie wiem, zjadam pół tabliczki czekolady, ale wiem, że za chwilę mam 3 godziny na trenażerze, więc absolutnie nie robi to dla mnie. Mhm. Powiedz, jakby łączyć życie w środowisku artystycznym z jedzeniem? Bo wiadomo, że wy macie wiele, po pierwsze, wyjazdów, czyli nie masz jak jeść zdrowo, nawet jakbyś chciał do końca, bo to są hotele, to są jakieś tam glutaminiany i inne świństwa, plus dodatkowo są te wszystkie celebryckie spotkania gdzieś w Warszawie, gdzie wiadomo, że też są te przekąski, nie przekąski, człowiek ma okazję, żeby się za darmo napić, nie wiem, wina, piwa, wódki i tak dalej. No i o to chodzi, za darmo piję wódę, a nie jem, no. Czyli w ten sposób to rozwiązujesz, tak? Okej, okay. Powiedz mi... A jeżeli chodzi o plany, no to na planie wiadomo, że teraz jest oczywiście coraz więcej pojawia się takich cateringów i to jest naprawdę super, bo są naprawdę ci kucharze świetni i oni proponują, po prostu robią tradycyjne rzeczy, te, które jedzą normalnie ci, którzy chcą jeść, a jeżeli ich się poprosi o coś, to oni ci ugotują torebkę ryżu, dadzą do tego gotowane warzywa. Dziękuję. A z tym cateringiem nie masz takiego jedzenie, które jakby można sobie zamówić do domu? Ja na przykład próbowałem, ale szczerze powiem, że po 2 czy 3 tygodniach mnie znużyło to, że bardzo często musiałem mieć coś, na co kompletnie nie miałem ochoty. Ty próbowałeś coś takiego w ogóle ogarnąć? Co, jak robiliśmy triathlon story, to akurat tak się złożyło, że Bartek Topa jadł pewien catering, a Leszek Lichota też jadł pewien catering. Inny, tak? I porównywałem te ich cateringi. To ten Bartka był po prostu taki, że naprawdę miałem ochotę coś takiego spróbować i czasami się zdarzało, że kończyła się próba wcześniej czy coś i on coś mu zostało albo zapomniał z lodówki i wtedy miałem okazję, mówi to weź nowy zjedz to, bo po prostu szkoda, bo to się do jutra zmarnuje do próby czy coś, więc miałem okazję spróbować, ale miałem też okazję próbować tego, co jakby jadł Leszek, bo oni akurat obaj byli w próbach znaczy w okresie przygotowawczym do Watachy 2 i tam zrzucali, przygotowali się do ról. I spróbowałem tego jakby Leszka jedzenia, no to ono było słabe. I teraz to po prostu trzeba samemu kontrolować. Dlatego ja uważam, że jeżeli se sam nie zrobię i sam nie zadbam o to, jak to jest zrobione, no to nikt mi dobrze nie zrobi takiego. Mhm. A masz też czas na przykład, żeby jeździć po marketach i te wszystkie składniki tak wieczorowicie kupować? Czy raczej jesteś w tym gronie ludzi, którzy po prostu zamawiają przez internet i czekają, aż przyjedzie? Nie. Wiesz, ja mieszkam pod Konstancinem, mam 2 razy w tygodniu targowisko wielkie. Poznałem panów, sąsiadów, którzy mają swoje gospodarstwa. Marchew, czyli masz bezpośrednie dojście do dobrego żarcia. W tym roku pozwolił nam pan wejść, dał nam nóż, powiedział, chcecie słoneczniki, idźcie sobie na łąkę i sami sobie wycinajcie. Więc chodziliśmy i wycinaliśmy sobie świeże słoneczniki. No. Też staram się jakby jeść te rzeczy, które teraz jakby przychodzą. Jeżeli pojawią się truskawki, pierniczam truskawki, lesie wiedzie, w lesie maliny, tak samo. Teraz mam po prostu totalną ochotę na rzeczy, właśnie tak jak patrzyłem tutaj, papryczki, takie rzeczy ostre. Jakby aha, takie rozgrzewające. No, staram się przynajmniej 2 razy w tygodniu ugotować zupę, nie wiem, z dyni, którą naprawdę ona jest taka mocno rozgrzewająca, ale po prostu to jest tutaj. Ja no, nie jestem w stanie się tego jakby. Nie jestem w stanie teraz jeść zielonej sałatki, po prostu jest ona wychładza mnie i. Ale wiem też, że za chwilę to się wszystko skończy, wrócę znowu do tego trybu zielonego jedzenia. A zdarzyło ci się popełnić jakiś błąd żywieniowy przed treningiem? Bo ja na przykład zawsze wychodziłem z założenia, że przed kolarstwem i przed pływaniem mogę zjeść wszystko i kiedyś okazało się, na przykład zjadłem szakszukę z pomidorami, przepyszną, zresztą tutaj w Mezę, w ogóle jesteśmy w Mezę na Różanej 1, bo zapomniałem ich zareklamować, także
jest reklama. I mimo, że to jest jedno z moich naprawdę ulubionych dań, to w basenie po prostu ten pomidor myślałem, że mnie zabije, że tam się zeżygam. Czy nie miałeś jakieś takie historie na treningu, że nie trafiłeś kompletnie z jedzeniem? Znaczy, wiesz co, no, najtrudniej jest trafić z jedzeniem, jak wiemy pewnie wszyscy, że z bieganiem, no tak. Prawda? Ale na szczęście ja biegam w miejscach, gdzie jest dużo lasu, więc się tym po prostu nie przejmuję, wiesz. Czyli można na dwójeczkę skoczyć gdzieś. Tak, tak, a poza tym, wiesz, no tak samo na basenie, no nie wygłupiajmy się, można na chwilę po prostu z tego toru zejść, nikt ci tego toru, wiesz, ja pływam w Górze Kalwarii, gdzie generalnie nie zdarzyło mi się, żeby był jakiś wielki tłok, więc zawsze mogę na chwilę wyskoczyć coś. No tak, to nie warszawianka, że musisz się bić o to. Ale to prawda, staram się pewne rzeczy jakby teraz dbam o to, że nie to, że zjem i od razu wybiegam na trening, tylko staram się zjeść, zrobić sobie tą godzinę przerwy, żeby tam półtorej, żeby to się wszystko gdzieś tam fajnie ułożyło i dopiero ruszam na trening. A zdarzyła ci się jakaś taka akcja, że po prostu dostałeś takiego ataku głodu na treningu, że myślałeś, że padniesz? Ja mam kolegę, który na wybieganiu 4-godzinnym po prostu tak go zassało, biegł po kabatach, że zadzwonił do jakiejś pizzerii i powiedział, że o tej porze będzie na metrze kabaty przy tym wyjściu i poprosił o margaritę. Taką najzwyklejszą, najlżejszą pizzę. Słuchali go jak wariata, no ale koniec końców rzeczywiście tam delivery boy przyjechał, dał mu tą pizzę, on ją wziął w rękę i pobiegł dalej. Można tak, tylko wiesz, no ciekawe jak pobiegł dalej z tą pizzą, okej, niech to tak będzie. Ja wiesz, jeżeli mam na przykład 3-godzinny trening na trenażerze, bo akurat teraz tak sobie, przez to, że jakby oszczędzam kolano, które akurat jest w świetnym stanie, biegam, nie ma żadnego problemu, ale mimo wszystko w tym okresie przygotowawczym próbuję, znaczy chcę je oszczędzać, więc poświęcam więcej czasu na rower i na trenażer. Ja jestem, jakby ta pogoda mi nie do końca odpowiada, ja wolę naprawdę usiąść 3 godziny kręcić na trenerze, nie mam z tym żadnego problemu. Ale jeżeli taki trening odbywa się, to staram się to przygotować, staram się świadomie jakby podejść do tego, nie że idę na 4 godziny biegania i wiem, że gdzieś za 2 godziny mój organizm po prostu zażąda tego jedzenia, wiesz, no, trzeba być po prostu na to przygotowany, ale to jest ta świadomość, którą się nabywa z czasem i z kilometrami, które się wybiega, tak mi się wydaje. Oglądacie na diecie.pl. No powiedz Piotrek, czy twój tryb życia i treningi i dieta i to, że schudłeś, zmienił też trochę tryb życia ludzi wokół, nie wiem, czy ludzi z teatru, czy ludzi z planu filmowego zobaczyli, że wow, ten Nowak rzeczywiście zaczyna jeść zdrowiej, lepiej wyglądać, że ma wyniki sportowe i to kogoś zainspirowało do tego, żeby, bo ty mówiłeś, że ciebie Bartek Topa zainspirował do triatlonu, czy to poszło teraz tak, że ty z kolei jakiegoś innego artystę żeś w tym kierunku zaciągnął? Wiesz co, prawdę mówiąc, przez pierwsze 2 lata jak biegałem, jak wiesz, chwaliłem się każdym treningiem, każdym osiągnięciem, 30 sekund szybciej, 20 sekund dalej, 2 kilometry dalej, jakby to był taki motor, który mnie napędzał. Teraz, wiesz, odłożyłem zegarek, jestem w stanie włączyć zegarek i zostawić go w domu i pobiec na trening, bo wiem, że to jest 10 km, wiem, że to jest 15, jakby znam te trasy i wiem, czuję, jakim tempem płynę, w ogóle nie ma to dla mnie znaczenia, robię to tylko i wyłącznie dla siebie, ponieważ wiem już po tych 5 latach jakby trenowania czy coś, że tak naprawdę, jeżeli ty sam nie będziesz chciał tego zrobić, to nikt cię nie namówi do tego, żeby to robić. No poza tym jest też chyba tak, że jak wrzuca się zdjęcie z każdego treningu, każdego posiłku i tak dalej, to ludzi możesz wręcz trochę odrzucić, bo stwierdzą po jakimś czasie na Facebooku, że takim trochę wariatem muszę jesteś. Jest to po prostu nudne, no, staje się to nudne. Sam obserwuję na tych portalach społecznościowych ludzi, którzy po prostu się tym chwalą i też widzę takie jakby etapy w ich życiu, kiedy przestają się tym chwalić, po prostu widzą, że ilość lajków się zmienia, zmniejsza i wtedy tylko od ciebie zależy, czy po prostu wstaniesz rano, ubierzesz się i pójdziesz biegać wtedy, kiedy na przykład pada. Piotrek Nowak był gościem programu na diecie.pl. Myślę, że regularnie będziemy zapraszać ludzi, którzy tak jak on mają sporo do powiedzenia i mam nadzieję, że będą was w jakiś sposób inspirować, czy do treningu, czy do zmiany trybu życia, a być może na przykład stwierdzicie, że kompletnie się z nimi nie zgadzacie i będziecie mieli ochotę podyskutować gdzieś tam w komentarzach, do tego też bardzo gorąco was zapraszam. Dziękuję restauracji Meza na Różanej 1 za to, że nas ugościła, że tutaj będziemy nagrywać najbliższe programy. Kamil Gapiński, dziękuję państwu bardzo, tobie Piotrze też. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No i pięknie, idealnie, 20 minut, super, dzięki. Fajnie.